Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj pokażemy Wam, jak wykonać taką świąteczną ozdobę. Będzie to wianuszek. Powiem Wam, co potrzebujemy do wykonania tego wianuszka. Co będziemy wykorzystywać? Tekturka. Szablon na wianuszek. Kolorowy papier. Tutaj mamy szablony, akurat motylek i kwiatki. To są te elementy, które będziemy doklejać do wianuszka. Możemy wykorzystać też flamastrę, aby przyozdobić te nasze szablony później i dokleić. Kolorowy papier samoprzylepny. Ja akurat taki wykorzystam. Wy możecie wykorzystać co innego. Może to być bułeczka, może być to kolorowa tasiemka. Tym będziemy oklejać nasz wianuszek. Ja tu mam klej na gorąco. Dzisiaj ten wykorzystam. Jeżeli będziecie robić szablony z cienkiego papieru, wystarczy Wam zwykły klej. Ja akurat mam tu sztywny, więc skorzystam akurat z kleju. Dobrze zamocuję te elementy. Nożyk potrzebny jest nam do wycięcia tego szablonu. Ja tu jeszcze wziąłem deskę, aby nie porysować stołu. Poproście po prostu rodziców, aby Wam pomogli wyciąć taki szablon z kartonu. No i oto. Aha, jeszcze potrzebujemy tasiemki, aby zamocować ją do wianuszka i powiesić później wianuszek. Teraz krok po kroku pokażę Wam, jak wykonujemy tę pracę. Ruszamy.
teraz krok po kroku wykonaliśmy wianuszek świąteczny. Dziękujemy, że jesteście z nami. Do zobaczenia.